Cóż, no, ciężko coś skomentować, bo przegrywamy kolejny mecz i ciężko coś powiedzieć po takim meczu, gdy w końcu też udaje nam się wyjść na prowadzenie, a to roztrwoniliśmy tak naprawdę, ponieważ widzę, wziął się do roboty po straconej bramce i udało i przechylił szale po prostu zwycięstwa na swoją stronę. Przy wyniku 2-1 stworzyliśmy sobie naprawdę fajne sytuacje, które powinniśmy zamienić na bramki. No ale nam nie wpadło kolejny raz i nie wiadomo nawet, jak to po prostu skomentować tak naprawdę. Także no, jesteśmy po prostu wkurzeni, ale no, nie możemy jakby zawiesić głów, tylko się po prostu spiąć i przygotować do następnego meczu, bo mecze po prostu, jak się okazuje, no nie ma łatwych meczów tak naprawdę, także następny przeciwnik i tylko trzeba być sfokusowanym na tym przeciwniku, do niego się dobrze przygotować, no i wyszarpać w końcu te punkty, ponieważ są one mega cenne tak naprawdę. Plan był realizowany do strzelenia bramki tak naprawdę, bo podeszliśmy wyżej i to zaskoczyło widzę ewidentnie. Szkoda, że po strzelonej bramce nie kontynuowaliśmy tego, tylko troszeczkę się cofnęliśmy w mojej opinii, ale też nie widziałem, jak to z boku wyglądało tak naprawdę. Widzew zdołał jakby w pierwszej połowie jeszcze wyrównać wynik spotkania, także też podniosło ich to morale, a nasze trochę jakby po tej kolejnej straconej bramce obniżyło, także nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu podnieść głowy. No to jest najważniejsze w moim zdaniu w tym momencie. Trzeba podnieść głowy i zacisnąć po prostu pięści do kolejnego meczu.